mając odkręcone koło. Ściągamy je. I mamy dostęp do bębna hamulcowego całego. Możemy go tu już ściągnąć. Ten akurat jest luźny. Nic go tu nie trzyma. Więc uda nam się go ściągnąć bez problemu. O. I mamy teraz dostęp do cylinderka hamulcowego. Tak wygląda nasz cylinderek hamulcowy. Cały układ hamulcowy. Tutaj jak widać hamulce w dobrym stanie. Tylko trzeba przeczyścić cylinderek na zaś. Jak go wyciągnąć? A toż tu z tyłu. Tutaj z tyłu cylinderek jest przykręcony na dwóch śrubach plus przewód hamulcowy. Należy to wszystko odkręcić. Jak widać, ja najpierw popsikałem płynem penetrującym, aby to trochę się przegryzło. I za chwilkę będę wykręcał całe to ustrojstwo. Zanim zacznie się oczywiście ściągać wszystko i demontować cały zespół hamulcowy, zróbcie sobie zdjęcia, abyście potem w łatwy sposób mogli odwzorować, jak to jest zamontowane. Więc zróbcie sobie kilka zdjęć i demontujcie. Ja najpierw zdemontuję te sprężyny, następnie te zabezpieczenia i zdejmę cały zespół hamulcowy. No i cylindrek mamy wyciągnięty. Otoż cała procedura.